Witam serdecznie, jeden z tej strony. Kolejny dzień kwarantanny i ten dzień zaczniemy od podróży do mojej brzozy, z której czerpię sobie piękny sok z brzozy i wymienimy butle. Także idę na miejsce. Mam do przejścia jakieś 800 metrów. Włączę się na mostku, bo może się z niego zwalę. Jest przepiękna pogoda, wieje troszeczkę wiaterek, ale zamówiłem już GoPro Hero 8 i takie specjalne wyciszacze do wiatru też do niej zamówiłem, także za niedługo nowa jakość na kanale, można powiedzieć. A teraz czeka mnie przeprawa przez właśnie to, ale ja już jestem taki zaprawiony w boju, że to jest dla mnie żaden wyczyn. Ciekawy jestem, ile się tego soku nazbierało przez całą noc. Jest godzina 12. Do 12 montowałem. Teraz się renderuje ostatni odcinek i już jestem, że tak powiem, z materiałem na czasie. O! No, zobaczmy, ile tej wody. O. I czy ta woda jeszcze leci? To jest najciekawsze. No trochę tej wody jest. Przepraszam, woda dalej leci. A ja tu mam z jakieś 1,5 litra tego. No i niech se cieknie w taki sposób. Niech se cieknie w taki sposób. Ja podkładam drugą butelkę. Tam z takiego drzewa słyszałem, że jak z 15 litrów się spuści, to się takiemu drzewu nic nie stanie, a to jeszcze typowo kilka dni będzie leciało. Zresztą, kurde, trzeba by było chyba... Nie no, kapię raz na jakiś czas. Jutro też będę miał 1,5 litra wody. Takie jest mniej więcej zapotrzebowanie na dzień, także... Jest git majonez. Podkładamy następną. No i po takiej wycieczce 700-800 metrów mam swoje 1,5-2 litry wody z zarąbistymi minerałami, składnikami, witaminami. No jak wycieczka do sklepu po wodę, jak się skończy. No i mam nadzieję, że jak jutro przyjdę, to też będzie tutaj tyle. I można by było teoretycznie kilka drzew tak nawiercić, tylko że ta woda ma to do siebie, że tak przynajmniej słyszałem, nie wiem czy to jest naprawdę, że po dwóch, po trzech dniach nie nadaje się już do picia, bo się psuje. Ale jest codziennie taka przechadzka, to dla zdrowia jeszcze woda ze zdrowiem. Jestem już w moim obozowisku i wpadłem chyba na genialny pomysł, bo mam tutaj taki teren, na którym nic nie rośnie, a na którym tu będzie rosło bardzo dużo. I ja sobie pójdę po tą roślinę, którą w poprzednim odcinku żeśmy znaleźli z saperem i ja sobie ją tutaj przesadzę i spróbuję poszukać tych roślin, żeby mieć tutaj taki, wiecie, pierwszą roślinę w moim ogródku, bo to jest zarąbiste miejsce na ogródek, blisko wody, blisko wszystkiego, tu jest ta ziemia taka, wiecie, ten muł, to będzie żyzne jak cholera. No i będę się starał jakieś tam roślinki do swojego ogródka sprowadzać. Poziomki? Jagody chyba nie. Poziomki jeszcze nie widziałem, żeby rosły. Chociaż już jest taka pogoda, już jest w ogóle jaszczurki, myszy zaczynają biegać. Może jakieś sidła na gryzonie zacząć. Dobra, idę po tą roślinkę. Kurde, mam bardzo duży problem z odnalezieniem tej rośliny, cholera. Bo ona wygląda bardzo podobnie do tych wszystkich kępek. Tylko że mam pamięci, gdzie mniej więcej była. No ona była gdzieś tutaj. Nie, na pewno nie tutaj. Kurde, no i jest problem. Bo my wychodziliśmy z saperem wczoraj stąd, czyli to gdzieś jest tam na bank. Zaraz zobaczymy. W końcu ją znalazłem. Tu jest jedna, druga, trzecia i czwarta kępka. I ja to wszystko powycinam i sobie posadzę to w swoim ogródku. A tu już chyba, nie wiem, z trzecią czy czwartą zaraz będzie przejeżdżała tam na wprost. Karetka oczywiście, nie? Chyba, że to straż pożarna. Apokalipsa! A ja zbieram sobie roślinki. Ała! Ocet! Dobra, jedna jest. Dosia ty! Co prawda nie mam z Biedronki, tylko mam jakąś włoską. Ale Dosia ty! Będziemy przesadzali. Więc tak, najpierw trochę to porównam wszystko. Wszystko to ładnie porównam. Przez środek puszczę deseczki. Dokładnie te.
żeby mógł po nich chodzić. Dobra. I gdzieś zasadzę tę moją cebulkę. Ale już pachnie tą cebulką. Dobra. Jeszcze tego gwoździa muszę wyciągnąć, bo ale on się przyda. Tu sobie to podrówę jeszcze trochę. To się jeszcze będzie robiło i robiło. Ale moje cebulki zasadzę tam. I zobaczymy, co z tego będzie. Ciach. Jeszcze to wkopię ładnie i się będę potem pozbywał. Potem się będę pozbywał, moi drodzy, tej trawy i na przykład takich rzeczy. Na razie to się musi tutaj. O! Rozkopę sobie to jeszcze, wsadzę to głębiej. Będzie git, mówię wam. Tak to wygląda wstępnie. Nie wiem, czy mi się to przyjmie, bo tu jest jakiś bardziej piach. Ja trochę ziemi przyniosę. Tam krety fajną ziemię wykopały, to z tych kretowisk tą ziemię czarną taką przyniosę. No ale co, no zobaczymy, no. oczywiście, czekajcie, żeby tu była jasność. Żeby tu była jasność dla napinaczy. Ja się bawię, sobie testuję, ja nie mam o tym zielonego pojęcia, nawet nie sprawdzałem w internecie. Nie wiem, czy mi się to przyjmie, czy mi się to nie przyjmie. Z mojej strony to jest po prostu zabawa i tak jakby doświadczenie przez zabawę. A może, a już coś z tego może być. No, także sok z brzozy i te czosteczki przygotowane. Zaraz będę też zrywał to, bo będę jajecznicę chyba robił. Przyjechali jacyś panowie na tych nakładach. Jechali rzeką, ale chyba mój most zauważyli, więc się zatrzymali. No zobaczymy, mam nadzieję, że nie podejdzie. Znalazłem bardzo fajny sposób na dostarczanie do mojej bazy suchych kijków. Stopują się po prostu tam na mojej tej i sobie wybieram. I mam bardzo fajnie, tylko że te duże kafle nie chcą przełazić, kurde, dalej, no. Coś będę musiał pomyśleć. Proszę bardzo, jak sobie kijki spływają. Jak cza, elegancko. Idę je teraz wszystkie wyłapać i idę je wrzucić tam do siebie. No fajnie się dogląda takich dryfujących kloców. Nie trzeba tego targać, tylko się wrzuca do wody i to samo płynie. No to przepłynęło z jakieś, nie wiem, 60-70 metrów. I nie musiałem nic z tym robić, żeby to dopłynęło. Tylko będę musiał to tutaj zebrać. A? Wykorzystuję siłę natury! Całe to drewno się teraz posuszy 3-4 dni i będzie zarąbiste. Będzie super mega MC. Z Mentzenem o podatkach przy ognisku. Udzielają kredytu przedsiębiorcom. Polscy przedsiębiorcy bardzo często się finansują własną gotówką. Własnym właśnie jestem po kąpieli w tej zimnej rzece. Jestem calutki, golutki. I się grzeje w blasku. Ogniska, ale fajnie. Galoty wyprone. O! Super. Witam, kolejny dzień. Byłem już się przejść po mój napój. Znowu zleciało z jakieś 2 litry, już trochę wypiłem. I moi drodzy, to jest ostatni mój dzień dzisiaj tutaj. Przenoszę się z racji tego, że teraz kolejny tydzień będzie cały czas padało. Będzie minusowa pogoda, minusowa temperatura, a w ciągu dnia będą raptem, nie wiem, 3-4 stopnie. I przenoszę się do domku. Dzisiaj będziemy próbowali odholować to auto i dalszą kwarantannę po prostu spędzę 400 metrów stąd, w takim domku letniskowym. Tam też będzie zimno, ale na pewno będzie lepiej jak w tym, jak w busie. I tam jeszcze będę musiał z jakieś te 5 dni poczekać, coś koło tego 6 dni może. Nie wiem, który to jest dzień kwarantanny nawet, bo to się tak
że tak powiem, duży, nieduży, szybko mija, o, duży, nieduży, szybko mija i człowiek nic nie wie. Przyjechał pan saper. Dzień dobry. I będziemy coś kminili. O, za hak się chyci, to będzie light. No. I trzeba pożegnać tą miejscówę, no. Ale saper mówi, że po to trzeba przyjechać. A tu jest dużo więcej. Ja tego natargałem tyle, że szok, saper. Dobra, wyciągamy auto. To się musi udać. To się nie może udać. Mamy innych rzeczy, więc jakoś musimy dać radę. O, będziesz to odynku potem ładnie rozwiązywał. No ta. Git. Będzie dobrze. Podjeżdżaj. No to jedziemy. O Jezus, bez wspomagania jest ciężko. Ciekawe. Kurde, jakie ciche to te cztery. O! Jakie ciche to te cztery normalnie. Ekologiczne auto. Saper, jak się masz? Testuję nową kamerę. Drewnianie się masz? To jest. Drupal Moriam. Zobaczcie jak. Ktoś ci to mówi? Zobaczcie jak saper wali. Ktoś ci mówi? Drupal Moriam. Ale dzik. Za twoja kolej. To ja ci splamię, chłopie, ten siekierę. Ciekawe jak będzie wyglądało stabilizacja jak biegnę. Moi drodzy, super. Dobra, muszę zamknąć okno. Z tej strony. Płynnie to widać na tym ekranie, a jak naprawdę będzie, no to nie wiem. Czy ja coś jeszcze muszę z tego auta przynieść? Chyba nic. Ale to muszę zamknąć. Ja, Boże. Jestem już w domu, jest 25 marzec. Godzina tam chyba 15.44. Nie nagrywałem wam tej kwarantanny dalej, bo w tym domku w zasadzie siedziałem na komputerze. Miałem tam taką kozę, do której sobie drewienko wrzucałem. No i można powiedzieć, że to takie 4-5 dni wyjęte z życia. Tak jak wspomniałem, jest 25 marzec. Przyjechałem tutaj do mnie do Katowic. I patrzę na to piękne moje miejsce, w którym dane mi było przeżyć kilka lat. I będę się stąd za jakiś czas ewakuował, myślę nad tym, co robić. Żadne tam jakieś, wiecie, objawy u mnie nie wystąpiły przez te dni, więc można powiedzieć, że jestem wolny. No i kurde, mam nadzieję, że w następnym odcinku wam powiem, co wymyślę, bo planowałem przez te 5 dni też, jak byłem w tym domku letniskowym, co robić dalej. Mamy taką, a nie inną sytuację, tam rząd ogłosił tą, wiecie, żeby zostawać w domu, żeby się w ogóle nie przemieszczać i tak dalej. Żeby, znaczy można tam wyjść na spacer, na godzinę, jakieś tam rzeczy, ale ogólnie tam jest jakieś takie przeświadczenie w tym, że żeby nie wyłazić z tego domu jednak, chyba że idzie się do sklepu, bądź do pracy i tak dalej. No ja pracę mam dziwną, nie wiem jak to wszystko się ma to do tego, co ja robię. Natomiast tak czy inaczej, nawet jeżeli wyruszę z tym busem, to ja się z ludźmi w ogóle widzieć nie będę się z nimi dotykał, obcował i tak dalej. Być może zrobię coś takiego, że po prostu wsiądę w busa, tylko że strasznie ciulata pogoda jest, kurde, te minusy w nocy dają po kości. I być może zrobię tak, że po prostu wsiądę w busa, pojadę nad i będę jeździł po jakichś, wiecie, jeziorach i szukał. Ale zobaczymy, może będzie tak, że spędzę tu jakieś 2-3 dni,
się tu ogarnę. Także no tyle z mojej strony. Jak się podobało, to zostawić pierdółki. Jakbyście chcieli jakieś kody zniżkowe na detektory, to śmiało piszcie na znalezione w wodzie małpainteria.pl. Zapraszam na Instagrama odyn_88 i zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Tyle z mojej strony. Cześć.